Oglądamy film dokumentalny Lamparcica. O Z lampartach. łatwością mogła podkraść się do tego zająca, kryjąc się w zaroślach, ale go zignorowała. Najpiękniejsze zwierzęta na świecie to lamparty. Całymi dniami przemierza swoje królestwo, znacząc je swoim zapachem. Lamparcią rodzinę. Nieuchwytnego samca na otwartej przestrzeni. Ale piękny film o lampartach. Zaczynają kopulować na polanie lasu galeriowego. Zaczyna się. Jest gryzienie. Jest. I już po wszystkim. Kilka sekund. Ugryzienie i już po wszystkim. Ale to będzie się powtarzać. Ale piękny kot. Gdybyście tylko mogli go zobaczyć. Ja nie będę wam go pokazywał. Bo potem zablokują mi kanał, kurwa. Parzenie jest konieczne, żeby wywołać owulację. Więc przez kilka dni w zaroślach sporo się dzieje. Kilka dni, kurwa, rozumiecie to? Jak ją gryzie tam, cyk. I dostaje, kurwa, z liścia pazurami po mordzie. Masakra, zajebiście to wygląda. Dobrze, że jestem człowiekiem, a nie, kurwa, lampartem. W kwaterze głównej w pobliżu rzeki ma ostatnią zdobycz matki tylko dla siebie. Możliwe, że potężny samiec kopulujący z jego matką przegoni jest również go. Jego ojcem. Aha. Ale młodzieniec rozsądnie nie wchodzi mu w drogę. Dzierzby srokoszowate z sąsiedztwa są niezachwycone jego obecnością. Lampart pożywia się tuż obok ich gniazda, no. Gdzie samica siedzi na jajach. Czajcie to? Nie daje im spokoju. Młode z poprzedniego lęgu pozostają z rodzicami i pomagają im wychowywać następne pisklęta. Stąd tyle skrzeczących ptaków. Nie może w spokoju zjeść. Ma tego dość. Ulatnia się. Nie zniósł drących się ptaków. Za oknem mam to samo. Póki co jest jeszcze cicho, ale myślę, że niedługo będę mógł to usłyszeć. Idzie poszukać zacienionego miejsca na popołudniową drzemkę. Ptaki mogą teraz spokojnie karmić pisklęta. Ptaki się drą, to prawda. Kiedyś tak zlokalizowałem myszołowa. Usłyszałem darcie się.